niedziela Boża i nasza niedziela. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru Niedzieli. Na pogrzebie była nie tylko rodzina, przyjaciele i osobistości, ale przede wszystkim bardzo liczni ubodzy, którym on pomagał. Tłum był tak wielki, że zatrzymały się tramwaje. Widać to na starych zdjęciach. Mnie uderzyła również olbrzymia liczba kondolencji, które otrzymała rodzina. Napływały one ze szpitali, przytułków oraz różnorodnych instytucji, z którymi był związany. Tak żegnano błogosławionego Giorgio Frassattiego, którego niezwykłe losy przypomina siostrzenica Wanda Gawrońska. Szkolnictwo katolickie, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na uniwersytetach, należy do najlepszych w świecie i najpopularniejszych. Jest to swoisty paradoks, zważywszy na ilość ataków na Kościół katolicki i jego naukę. Przykład Tajwanu, gdzie 1% katolików ma aż 3 uniwersytety, mówi sam za siebie. Nie chcą teologii na uniwersytetach. Krzywią się na dogmaty wiary chrześcijańskiej, sami wyznając dogmat nad dogmatami, materializm. Tak konkluduje swoją rozmowę z księdzem Markiem Łuczakiem arcybiskup Marek Jędraszewski. Kościół holenderski umiera, ale jest nadzieja dzięki takim młodym kapłanom jak Michel Reimeri. Jego historia wiele mówi o sytuacji społeczności zachodnich, o młodych, którzy nie godzą się tylko na konsumpcję, ale szukają większego sensu, na przykład tweetując z Bogiem. Pokolenie JP2 jednak istnieje, porcja wzruszeń i mocnych nadziei w artykule Pawła Zuchniewicza. Jakie jest prywatne życie ludzi wielkich? Ach, móc zajrzeć chociaż raz do papieskiego apartamentu, nieoficjalnie i podpatrzeć codzienne życie na przykład Jana Pawła II. Jest taka okazja dzięki filmowi Apartament. Dyskretny watykański kamerdyner polskiego papieża utrwalił na taśmie filmowej właśnie takie momenty. Czy sztuce służąc Bogu też służyć można? Chrystus mówi, że dwóm Panom służyć nie można. Choć sztuka nie mamona, ale też nie Bóg. Bożyszcze prędzej. Ja myślę, że służyć sztuce to zawsze wyjdzie na bałwochwalstwo. Chyba by sztukę i talent i myśli Bogu ku chwale poświęcić. Tak pisał przyszły święty Adam Chmielowski. Czyli jak zostać świętym, poradnik dla malarzy, pisze Urszula Król. Szukając powodów do radości, trudno zatrzymać się tylko na kulturze. Podstawowym źródłem radości jest wiara. Stąd w Rzeszowie już po raz trzeci odbywa się Festiwal Wiary. Jest to czas świadectwa i modlitwy, święto radości, bo radosna jest dobra nowina. Czy jest jakaś miara, którą można zmierzyć wierność Jezusowi, wierność Jego Ewangelii? Owoce, no właśnie, przynosisz owoc, jaki on jest, soczysty, dojrzały, słodki, czy raczej cierpki i wykrzywiający usta? W Niedzieli Młodych o uprzejmości, czystości i skromności, owocach Ducha Świętego. Mimo dość skromnego z powodu niewielkiego budżetu programu, również i tegoroczny festiwal nie zawiódł swej wiernej publiczności. Wystarczy prześledzić jego prezentację w samej tylko Częstochowie, sercu festiwalu. Pisze o tym wydarzeniu Margita Kotas. Profesor Bogdan Chazan nie złamał prawa, odmawiając swojej pacjentce wykonania aborcji i powołując się przy tym na klauzulę sumienia. Kto przeprosi profesora Chazana, pisze Jan Maria Jackowski. Krzeszów. Ta niewielka miejscowość, oddalona o 100 km od Wrocławia, szczyci się niezwykłym sanktuarium, a w nim ikona Matki Bożej Łaskawej, łaskami słynąca. O widocznych znakach miłości Boga, o wielkiej duchowej mobilizacji diecezji kaliskiej z biskupem Edwardem Janiakiem rozmawia Lidia Dutkiewicz. A na koniec przeglądu najnowszej niedzieli z niedzielnej kuchni gęsia szyja nadziewana według przepisów siostry Arkadii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Niedziela Boża i nasza niedziela.